Yorkie znajdują się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych ras w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na swoje małe rozmiary i niewielką wagę, nie powinno się zostawiać ich na zewnątrz bez nadzoru. Duże ptaki drapieżne mogą zaatakować, a nawet niestety porwać pieska. Są znane ze swoich terapeutycznych umiejętności, które są wykorzystywane w szpitalach czy nawet i domach opieki. Bywają hałaśliwe i podejrzliwe wobec obcych. To pozostałość po ich myśliwskich przodkach. Na samym początku odcinka chciałem Was zaprosić również na swojego Instagrama Kamilin Travel, z którego dowiecie się o wiele więcej na bieżąco, gdzie jestem i co aktualnie robię. Co kokoty już się nie może doczekać, tak? Zaczynamy odcinek. Yorkie pojawiły się w połowie XIX wieku w hrabstwie Yorkshire w Wielkiej Brytanii, skąd zresztą wzięły swoją nazwę. Na początku Yorkie były towarzyszami uboższych ludzi. Miały tępić szkodniki, w tym gryzonie, zwłaszcza szczury. Yorkie polujące niegdyś na gryzonie nie miały tak pięknej okrywy włosowej. Nabyły ją po skrzyżowaniu z Maltańczykiem. I wtedy stały się ozdobą salonów i towarzyszem dam. Psiaki, ze względu na małe rozmiary i zdolności łowcze, trafiły na statki, na których opanowywały resztę świata. Szczenięta są zupełnie innego koloru niż dorosłe psiaki. Widząc takiego szczeniaczka po raz pierwszy, nigdy nie powiedzielibyście, że to York, ponieważ są czarne, gładkie i z rudymi brwiami i pyszczkiem. Zupełnie jak dobermany. Dopiero z czasem zaczynają się rozjaśniać, robią się coraz bardziej szare, a z czasem łepek zaczyna przybierać rudą barwę. Ostatecznie kolor Yorka to złoto-ruda głowa z przodem ciała, a reszta srebrna lśniąca, a wręcz nawet i stalowa. Jeśli York nie ma błyszczącej sierści, powinniśmy zainteresować się jego dietą lub zdrowiem. Co mi tak liżesz? Zmiana koloru trwa do około pierwszego roku życia psa. Jeśli do tego czasu pies się nie wybarwi w pełni, to najprawdopodobniej już taki zostanie. Najdłuższe włosy są zwykle na głowie i tworzą nawet wąsy. Oczywiście to również zależy od strzyżenia. Sierść na grzbiecie równo opada na obie strony ciała, od pyszczka aż po sam koniec ogona. Ogonek jest noszony dość wysoko, ponad linią grzbietu. Sam piesek jest bardzo niski, 25 do 30 cm wysokości. Przy wadze zazwyczaj maksymalnie do 3 kg. Yorkie nie są dla każdego. Mimo że są jednymi z najczęściej wybieranych psów do towarzystwa na chwilę obecną, to w rzeczywistości niewiele właścicieli myśli o prawidłowym wychowaniu tego zwierzęcia. Przykra prawda jest taka, że jest to dosłownie wielki pies zamknięty w bardzo maleńkim ciele. Nie ma gorszego błędu niż traktowanie go jak pluszaka. Trzeba zawsze pamiętać, że jest to pies, a na dodatek terrier. Pamiętajmy, że zostały stworzone do walki z gryzoniami i innymi szkodnikami. Nawet szczurami niewiele mniejszymi od nich, a szczury też potrafią być konkretne. Mimo że wyglądają jak przytulanki, to w środku są to waleczne psy. Nigdy się nie poddają. Dodatkowo najczęściej nie zdają sobie sprawy ze swoich małych rozmiarów i potrafią reagować negatywnie na kilkukrotnie większe od siebie psy. Wszystko zależy od socjalizacji, która jest najbardziej kluczowym elementem kształtującym dorosłe życie psa. Najczęściej spotykamy Yorkie albo nadmiernie bojaźliwe, albo dosłownie wchodzące nam na głowę i startujące do wszystkich dużych psów na spacerach. Wszystko to sprawa nieprawidłowo przeprowadzonej socjalizacji oraz szkolenia. Drugie słowo klucz to właśnie szkolenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to żywy pies, a nie przytulanka. I mimo inteligencji wymaga tyle nauki, co duży pies. York bardzo szybko się uczy, ale woli własne ścieżki i za nic nie da się go zmusić do wykonania polecenia, a co najwyżej przekonać. Yorkie odnośnie szkolenia wymagają bardzo indywidualnego podejścia, ale podstawowych komend warto nauczyć zawsze każdego psa. To bardzo uparte psy, które z łatwością wchodzą właścicielowi na głowę, a jeśli tak będzie, to szybko to zauważymy. Mogą zrobić się wybredne i wymuszające na nas określone i korzystne dla siebie zachowania. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że Yorkie nie są mądre. Ich intelekt jest na tyle wysoki, że z łatwością owijają właściciela wokół palca i wchodzą mu na głowę. Yorkie, który znajduje się u mnie, nazywa się Coco. Ma już 3,5 roku. I jak na Yorka, jest nad wyraz spokojny. W zasadzie jest taką przytulanką, która cały czas by najchętniej leżała, była przy człowieku i żeby po prostu ją głaskać. Ale na głowę za bardzo nie wchodzi. No i dodatkowo z niesamowitym maleństwem. Zobaczcie, Coco waży, no nie wiem, z 1,5 kg? Pomimo swojego spokojnego usposobienia, Coco jest bardzo ciekawska świata i jakikolwiek szelest, jakieś drobne dźwięki, Coco od razu się zastanawia, obraca dookoła, co tam jest.
Yorki to bardzo wesołe i żywiołowe psiaki. Chętnie się bawią i wprowadzają do domu dużo radości. Kochają aktywność fizyczną, więc też nie można powiedzieć, że jest to kanapowiec. Rasa bierze również udział w wielu psich sportach. Jednak ze względu na rozmiary mają pewne ograniczenia, więc trzeba znaleźć balans między aktywnością fizyczną a przesadną troską. Psiaki od początku istnienia rasy były stworzone do walki z gryzeniami i musiały sobie jakoś radzić. Ta zaradność u nich została niezmienna po dziś dzień. Jeśli będziemy nadopiekuńczy wobec psa, to bardzo chętnie to wykorzystają. Mimo drobnych rozmiarów, nie są to aż tak delikatne psiaki, jakby się mogło wydawać, więc przy zabawie na pewno nam się nie rozsypią. Najwięcej problemów behawioralnych wynika właśnie z pozwalania wchodzenia sobie na głowę, nadmiernej opiekuńczości, traktowania Yorka jak pluszaka, czyli wszystko z winy właściciela i nieodpowiedniego lub ignorującego podejścia. Jeśli chodzi o towarzystwo, to odpowiednio socjalizowane są przyjazne wobec innych psów, a najlepiej czują się z przedstawicielami własnej rasy. Nie należy ich jednak łączyć z innymi zwierzątkami domowymi, zwłaszcza gryzoniami. Łączenie w domu teriera i gryzonia może nie być najlepszym pomysłem. Czasem instynkt może wziąć górę. Pielęgnacja jest nieco trudniejsza niż u innych ras. Wymagają regularnego szczerzenia i wyczesywania. Ich okrywa rośnie cały czas, więc musimy liczyć się z ewentualnymi wydatkami na wizyty u profesjonalisty, czyli u psiego fryzjera. Jak widzicie, koko została tak pocięta, że tutaj ma mało włosów, a główka, nóżki i ogonek troszkę więcej. I kukunia? No i właśnie mówi się, że Yorki mają włosy. Nie do końca tak jest, ponieważ u psów włosem nazywamy sierść, która po prostu nie posiada podszerstka. Nie jest to to samo, co na przykład nasz ludzki włos. Okrywa u Yorków ma tendencję do plątania się, zwłaszcza jeśli jest długa. W przypadku tej rasy możemy pozwolić sobie na częstsze niż u innych kąpiele z użyciem dobrej jakości szamponów dla psów oraz odżywki. Po kąpieli psa należy dokładnie osuszyć, aby w sierści nie zaległa wilgoć. Aby nie niszczyć okrywy wcieraniem ręcznikiem, możemy popracować nad przyzwyczajaniem szczeniaka do suszarki. Należy regularnie odwiedzać weterynarza w celu kontroli uszu, oczu oraz przede wszystkim uzębienia. Yorki, zwłaszcza starsze, mogą mieć problemy z kamieniem nazębnym, a w najgorszych wypadkach z gniciem zębów. Trzeba zawsze pamiętać, że mimo jest to mały pies, to w dalszym ciągu pies i śmiało możemy zapodać mu twarde przekąski, które wspomogą ścieranie kamienia nazębnego. Żywienie Yorka nie jest drogie, ponieważ te psiaki jedzą bardzo mało. Problem zaczyna się, kiedy pies może być uczulony lub nie trawić niektórych rodzajów mięsa, a dużo małych psów boryka się właśnie z takimi problemami. Należy udać się do weterynarza na testy lub przeprowadzić dietę wykluczeniową, żeby móc odpowiednio dobrać karmę. Yorki to stosunkowo zdrowe psy, ale jednak mają swoje mankamenty, na przykład skłonność do przeziębień. Ich włos bardzo łatwo chłonie wilgoć, jest króciutki i ciężko oddaje wilgoć, dlatego musimy zadbać o wysuszenie po kąpieli, a w chłodne lub deszczowe dni. O pomoc w postaci ubranka, przy czym przypominam, że na deszczu raczej używa się kurteczek, a nie sweterków, które niestety również mokrą i jeszcze bardziej mogą wyziębić psa. Starsze psiaki mogą spotkać się z kataraktą, czyli zaćmą. Bardzo rzadko chorują na układy oddechowe oraz serca. Utrzymanie Yorka nie jest zbyt drogie, ponieważ nie jedzą tony karmy, ale problemy może sprawić wybredność zwłaszcza rozpieszczonych psiaków. Jako koszt dodatkowy możemy liczyć usługi gromerskie. Sam psiak z rodowodem to koszt około 3 do 5 tysięcy złotych. Naprawdę warto dołożyć kilka złotych na konsultację z trenerem, aby móc odpowiednio wychować psa i w pełni wykorzystać jego potencjał, nie robiąc z niego pluszaka, no bo nim nie jest. Należy nauczyć się z nim pracować tak, aby nie dać sobie wejść na głowę, ponieważ w nieodpowiednich rękach York szybko stanie się małym dyktatorem. No w przypadku Koko to chyba nie grozi, no bo ona to cały czas tylko liże i tak grzeczniutko wszędzie siedzi. No i moi drodzy, też warto zwrócić uwagę, z jakiego źródła kupujemy psiaka. Najlepiej, żeby to była sprawdzona hodowla. Często niestety trafiają się przypadki, że ludzie chcą kupić Yorka miniaturkę, a wyrastają z tego ogromne psy. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę do góry i zasubskrybujcie ten kanał. Będzie takich odcinków więcej. Napiszcie może również, o jakich psach byście chcieli kolejne odcinki. Zapraszam również na swojego Instagrama Kamil in Travel, z którego dowiecie się o wiele więcej i na bieżąco, gdzie jestem i co robię. To jest dla nas również fajna forma kontaktu. Dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Piona. Co, Koku, żegnamy się? Idziemy na polko? Idziemy? I od razu Koku chce na spacer, tak? Idziemy na spacer? No pewnie, że idziemy. Cześć!